Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dziś naukowcy będą dyskutować o perspektywach oczyszczenia zbiornika Turawa. Usłyszymy wreszcie coś optymistycznego? Tak, na pewno usłyszymy pewne podstawy naukowe i badawcze pod kątem jakby możliwości poprawy jakości wody w tym zbiorniku, a także i w innych zbiornikach. Takich pomysłów już się kilkanaście pojawiło w ostatnich latach, żadnego nie udało się zrealizować. No niestety wszystkie dokumenty na to wskazują, że pomysłów było wiele, opracowań było wiele, natomiast nie ma tej jakby złotej diagnozy na dzień dzisiejszy. Panie profesorze, jezioro zakwitło po raz pierwszy naprawdę latem 98 roku, czyli rok po wielkiej powodzi. No minęło 15 lat. Czy w ogóle znamy już główną przyczynę tych zakwitów? Tak już tak gwałtownie ruszyły. No, o tym akurat w tym zakresie jesteśmy spokojni. Jakby ciągły monitoring tych instytucji państwowych i uczelni akurat z Opolszczyzny wskazuje na to, że przyczyny takiego stanu znamy. Jak sam pan redaktor stwierdził, głównym powodem było jak gdyby wezbranie powodzi 97 i te wszystkie wtedy zanieczyszczenia z tą wodą spłynęły do zbiornika. One zostały zakumulowane w tej czasie zbiornika. I to jak gdyby było tym głównym powodem. Należy oczywiście pamiętać o gospodarce wodno-ściekowej w tej zlewni, gdzie ta powódź tą gospodarkę wodno-ściekową obnażyła, to znaczy wniosła, zabrała wszystko do zbiornika, to co po drodze się znajdowało. Czyli taka masa krytyczna została przekroczona, jeśli chodzi o zanieczyszczenie. Tak, ładunek na dzień dzisiejszy krytyczny, dopuszczalny to już dawno, a krytyczny jest przekroczony w Turawie. Pewne symulacje, obliczenia, które wykonywałem, wskazują jednoznacznie na zbiornik hipertroficzny, to znaczy o dużych zawartościach właśnie stężeń biogenów, ale także i innych zanieczyszczeń typu metale. Jezioro Turawskie, czy zbiornik Turawski miał taki zbiornik wstępny na wysokości Jedlic? On miał przejmować te zanieczyszczenia, no niestety od kilkudziesięciu lat nie jest używany. A wielka szkoda, dlatego że badania wyraźnie wskazują, nawet nasze prowadzone na Uniwersytecie Opolskim, że takie zbiorniki wstępne mogą przyczynić się do redukcji stężeń biogenów zanieczyszczeń i to nawet o kilkadziesiąt procent. W związku z tym ten zbiornik wstępny Jedlice był bardzo dobrze pomyślany. Już wówczas zastanawiano się nad tym, co może się w przyszłości stać ze zbiornikiem zaporowym, z jakością wody w nim retencjonowanej. Jak rozumiem, te zanieczyszczenia miały zostać w tym mniejszym zbiorniku wstępnym, skąd łatwo by je było potem zabrać? Dokładnie tak. Taka jest istota działania zbiorników wstępnych. Buduje się je przeważnie w częściach cofkowych, na ujściach rzek do zbiorników. One tam mają mieć wydzieloną część, w której powinny zachodzić takie procesy biochemiczne, właśnie niekorzystne. Tam powinna następować sedymentacja zanieczyszczeń, eutrofizacja. Tam powinniśmy co jakiś czas okresowo opróżniać i czyścić taki zbiornik. A taki zbiornik można odbudować jeszcze teraz? Oczywiście, jest to bardzo wskazane. Ten zbiornik do odbudowania technicznie nie jest to ciężka sprawa. Po prostu umieszczenie ponowne klap do jazu wlotowego na zbiorniku, sprawdzenie stanu wałów, które ten zbiornik wstępny otaczają i to jest na dzień dzisiejszy wszystko. No, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej parę razy się przymierzał do tego, by coś tam z Jeziorem Turawskim wreszcie zrobić. Głośno było kilka lat temu o badaniach doktora Artura Skowronka. On stwierdził, że główną przyczyną są skażone osady denne, czyli właśnie te wszystkie miejsca, gdzie zanieczyszczenia się osadziły. Tak, myślę, że administrator zbiornika, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest bardzo zainteresowany poprawą stanu jakości tego zbiornika, a także gospodarz terenu, tutaj Urząd Marszałkowski na pewno. To są instytucje, którym zależy na poprawie stanu. Niewątpliwie zgadza się, pomiary badania nasze wykonane też jednoznacznie wskazują na wszelkie możliwe przekroczenia właśnie stężeń biogenów i innych zanieczyszczeń, metali ciężkich. No, kadmu bardzo dużo jest, niewyobrażalnie bardzo dużo. To, jak wiemy, jest bardzo niekorzystne dla ekosystemu zbiornika. No to porozmawiajmy o tych różnych metodach oczyszczenia Turawy. No, mówiliśmy o zbiorniku wstępnym, to jest jakby jeden z kroków w tym kierunku. Doktor Skowronek proponował tak zwane bunkrowanie, czyli zabranie piasku z pierwszej części jeziora i zasypanie tych zanieczyszczonych mułów w drugiej części. To jest możliwe? To potężna operacja. Należałoby, odpowiadając na pana pytanie, tutaj zastanowić się nad parametrami morfometrycznymi zbiornika, czyli wielkością tego zbiornika, powierzchnią,
pojemnością. Operacja tutaj proponowana, taka mogłaby jednak być trudna technicznie do wykonania. No nie brakuje w literaturze jak gdyby przykładów, ale stosowanych, takich przykładów stosowanych na mniejszych zbiornikach. Jednak tutaj ta wielkość by no jednak mogła być problemem. Innymi bardzo ważnymi obecnie stosowanymi takimi metodami jest na pewno zwrócenie się do zlewni, czyli na teren zlewni. Najpierw uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. To jest pierwsza zasadnicza sprawa, bo od tego przejdziemy do takiej pierwszej, można powiedzieć, metody rekultywacyjnej, czyli do przemywania, rozcieńczania zbiornika turawskiego. Zawsze woda wpływająca małą panwią czy innymi dopływami spowoduje to, że będzie woda czystsza, to spowoduje to, że te wody będą mniej narażone na zanieczyszczenie. To by była taka jak gdyby pierwsza sprawa, czyli gospodarka wodno-ściekowa, ten zbiornik wstępny koniecznie do uruchomienia, a później już przechodzimy do działań, które są w czasie potrzebne, czyli do tego zbiornika wstępnego na pewno roślinność makrofitowa, która wbudowuje w sobie czy w siebie te substancje biogenne, usuwanie. Przyjmuje je, okresowo je usuwamy i jak gdyby dbamy o stan środowiska. Czyli usuwamy poza system, poza ekosystem zbiornika przy okazji te substancje biogenne z tą roślinnością. Czyli to druga sprawa. Trzecia bardzo jak gdyby znana to biomanipulacja wszelkiego rodzaju. Chociaż tutaj w samym jeziorze już wchodzimy na teren zbiornika głównego i biomanipulacja polegająca przede wszystkim na pewnym, jak gdyby, ustawieniu łańcucha troficznego. To znaczy, musimy się pozbyć planktonu przez na przykład ryby planktonożerne, a następnie oczywiście musimy się pozbyć tych ryb. Także tutaj jest taka, jak gdyby, procedura sterowania tym łańcuchem. Czyli można wpuścić takie gatunki ryb, które będą po prostu zjadały plankton? Tak, to jest stosowane na zbiornikach polskich i światowych. Ale co do efektów tej biomanipulacji, tutaj są różne wyniki i niektóre zbiorniki jednak nie poradziły sobie, czy ta metoda nie poradziła sobie z jakością wody zbiornika. Przykład zbiornika Sulejowskiego jest tutaj dobrym przykładem. Czyli biomanipulacja jak najbardziej do rozważenia, chociaż przy bardzo krytycznych ładunkach fosforu pamiętajmy o tym, że ciężka do wykonania. No, te metody, o których Pan mówi, one będą bardzo długotrwałe, no bo rozumiem, skanalizowanie do życia małej panwi, woda w rzece będzie czystsza, będzie powoli płukała jezioro, ryby będą zjadały plankton, ale to latami będzie trwało. Tak, rzeczywiście jest to okres długotrwałowy, natomiast no, w pewnym momencie trzeba rozpocząć działania i one jakby kiedyś mogą przynieść oczekiwany rezultat. Bo nie ukrywajmy, że nam chodzi o to, żeby nad dnem, mówimy w hipolimnionie, warunki były tlenowe. Tam warunki beztlenowe nie są pożądane, to znaczy metan, siarkowodór i takiego typu jakby zjawiska staramy się wyprzeć ze zbiornika. W związku z tym następną metodą mogłaby tu być właśnie usuwanie wód naddennych w tych bardzo silnych ładunkach na przykład fosforu do rzeki poniżej. Ale a w jaki sposób? Właśnie taką jedną z takich rozwiązań jest na pewno rura Olszewskiego stosowana tutaj z powodzeniem na zbiorniku Pławniowice. To powoduje to, że oczywiście obniżamy ładunek fosforu na przykład w zbiorniku głównym, wrzucamy do rzeki poniżej. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy będziemy zrzucali ładunek o stężeniach większych, czy ładunek większy do rzeki poniżej? Bo no, wtedy nie miałoby to racji bytu. Znaczy ją będziemy truli wtedy. Oczywiście. I to też trzeba się zastanowić tutaj, czy aby na pewno to rozwiązanie mogłoby się sprawdzić. Natomiast, tak jak mówię, zbiornik Pawnice jest dobrym przykładem, gdzie to z powodzeniem jest stosowane. Panie profesorze, to na koniec zapytam. Czy wy rozmawiacie z samorządowcami naszymi o tych różnych swoich pomysłach? Bardzo fajnie się składa, że dzisiaj robimy taką konferencję wstępną. Tutaj jest jakby nasza Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Polskiego z Instytutem Chemii UO i z firmą, która ma pewne propozycje dotyczące oczyszczania zbiorników wodnych i to się bardzo dobrze składa, bo to jest taki początek gdyby naszych wysilonych działań. Natomiast
Z tego co wiem, w najbliższym czasie Urząd Marszałkowski planuje duże spotkanie w sprawie możliwości poprawy jakości wody zbiornika Turawskiego. W związku z tym te dyskusje, dobrze, że one będą jak gdyby teraz dalej kontynuowane. I miały praktyczny wymiar. Relacja z tej dzisiejszej konferencji oczywiście na antenie Radia Opole. Naszym gościem był dzisiaj profesor Mirosław Wiatkowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.